mamy taką sytuację, w której wydanie takich decyzji jest niestety, ale wbrew interesowi społecznemu. I nie myślę tutaj tylko o spółdzielni, do której mleko oddaje 750 dostawców, a pracuje 370 osób. Myślę o przyszłych również mieszkańcach, którzy absolutnie będą poddani konfliktowi, bo ich balkony będą wychodzić na hale produkcyjne i na place manewrowe zakładu, którego wieża proszkownicza ma 20 metrów i żadne ekrany nie są w stanie zabezpieczyć osiedla od takich niedogodności. No i teraz pytanie, co było pierwsze? Kura czy jajko? No byliśmy tam 50 lat szybciej. I my jako zakład nie mamy teraz, w zasadzie będziemy pozbawieni prawa, bo to wcześniej czy później się stanie, do nocnej produkcji. To my już dzisiaj możemy powiedzieć, że niestety, ale ekonomicznie zakład będzie musiał być zlikwidowany, bo ekonomicznie go nie utrzymamy. Więc naprawdę bardzo istotną kwestią jest, aby no, Rada, patrząc na interes społeczny obu stron, zarówno mieszkańców, jak i ludzi związanych ze Spółdzielnią Mleczarską w Radomsku, aby naprawdę z wielką jakby starannością pochylić się nad tym problemem i takiego tych problemów, konfliktów społecznych nie wywoływać. Bo my te konflikty oglądamy w telewizji i się dziwimy, dlaczego są takie spory. No są takie spory, bo są takie decyzje. Wiemy, że około 2000 ludzi dojeżdża codziennie do strefy i tych mieszkań mimo wszystko brakuje. Tym bardziej, że deweloperzy, jak to się nazywa popularnie, budują z własnych środków i na własne ryzyko. A ponieważ te działki zostało właśnie tam powyżej 2 hektarów, no to obciążenie tylko za tą działkę jest prawie 60 tysięcy rocznie, tak? No więc no kto wytrzyma tak długo płacić, tak? No niedługo ja idę na emeryturę, no a kolega jest młody, wiadomo, może by chciał. No ale też szukamy inwestora, tak, zastępczego, który być może by chciał kupić tą działkę. No ale dzisiaj nikt nie kupuje działki w ciemno, więc pan Jacek Czorny, bo może być takie pytanie wymienione też w piśmie, jako przedstawiciel potencjalnego inwestora wystąpił o tą decyzję. I trudno powiedzieć, no, czy my zbudujemy, czy jeśli się dogadamy z tym inwestorem, no to byśmy woleli, żeby on od nas to kupił. A jeśli tej decyzji o pozwoleniu na budowę nie otrzymamy, no to będzie się to jakoś przeciągać, nie wiem. No, dla nas jest to sytuacja nie do przyjęcia, bo z tego samego powodu stary zarząd Spółdzielni Mleczarskiej i Walne zdecydowało o sprzedaży obiektu, żeby go po prostu nie utrzymywać. Tym bardziej, że no, to są nie tylko koszty podatków, to są koszty sprzątania, bo jakbyśmy kupili ten teren, to tam był po prostu śmietnik. No, może nie wprost, ale były trochę inne czasy. Tam były po prostu kupy wywrotkami wyrzucone różnych tam gruzów, ziemi i tak dalej. Ja jestem święcie przekonany, że mogę trochę powiedzieć, że my jesteśmy też trochę pokrzywdzeni, bo patrząc na to, jak blokuje nam się możliwość realizacji tego projektu, no to tak jak tutaj pan właśnie powiedział, no okej, my płacimy te podatki, użytkowanie wieczyste za pustą działkę, natomiast proszę zobaczyć, ile państwo już stracili jako Radomsko, nie mając tych mieszkań i nie mając tego podatku od tych bloków, które mogłyby tam powstać, nie mając tego przywodu z podatków tych mieszkańców z tychże bloków, tak? Jeszcze raz mówię, my nie chcemy robić niczego wbrew prawu. My nie tylko budujemy, drodzy państwo, w Radomsku, my budujemy w Łodzi, w Gdańskiej Woli, w Pabianicach, w różnych miejscach i tam też są po sąsiedzku różne zakłady pracy i o różnym stanie skomplikowania tych zakładów pracy, o różnym stanie jakby też produkcji, czy też chemicznej, czy spożywczej. Proszę mi wierzyć, że takich problemów nie ma. Po prostu siada się do stołu, normalnie rozmawia i jakby zawsze się znajduje jakiś konsensus. Tu mamy przykład i po prostu jesteśmy ofiarą tego, że spółdzielnia i pani prezes, która tam mieszka, przepraszam najmocniej, ale tak myślę i dla siebie teraz mówię,
no robi wszystko, żeby to nie powstało. No, najlepiej postawić tam garaże, albo mówić o tym, że jest to patodeweloperka. Przepraszam, czuję się też obrażony przez panią prezes, bo nie wiem, jak można w ogóle tutaj używać takich stwierdzeń. Proszę pojechać na miejsce, zobaczyć, jak te bloki ładnie wyglądają, w jakiej są odległości od siebie, zobaczyć, jak tam jest wszystko zadbane, a to dziadostwo, za przeproszeniem, na tej działce, która właśnie graniczy między tymi blokami, a mleczarnią chcielibyśmy właśnie zagospodarować też ładną architekturą, która jest wykonana zgodnie z przepisami prawa i przede wszystkim estetyczna, tak. Także ja chyba nie mam więcej nic do dodania, oprócz tego, że naprawdę nie chcemy krzywdy mleczarni i mówię to przez pryzmat osoby swojej własnej, ale też przez pryzmat też przedsiębiorcy, który również w tym mieście żyje, urodził się, pewnie umrze. I rozumiemy oczywiście te obawy, ale te obawy są troszeczkę bezpodstawne. Jako rada, jako radni miejscy, tak naprawdę nie jesteśmy organem, który może w jakikolwiek sposób wpłynąć. To myśmy się po prostu musieli zapoznać z tematem. Wpłynęły pisma do wszystkich radnych i do pana prezydenta odnośnie wydanych warunków zabudowy. To, co w tych pismach zostało zawarte, na pewno wzbudza wiele wątpliwości i przychyliliśmy się do tego, zaczęliśmy, że tak powiem, sprawdzać temat pod kątem innych inwestycji, które są planowane na terenie miasta. Jeżdżąc po mieście i widząc problem, czy to bloków, o których się mówi przy ulicy Dobrej, czy na przykład mamy wydane warunki zabudowy na ulicy Krasickiego, na też zabudowę wielomieszkaniową. Ja odnoszę wrażenie, że w Radomsku, tam gdzie mamy jakikolwiek mały kawałek działki, na którym da się postawić blok, jakąkolwiek zabudowę wielomieszkaniową, to tam próbujemy wsadzić bloki. Wydaje mi się, że nie na tym rzecz polega. Jest wiele miejsc takich, gdzie ludzie kupowali działki, przeprowadzali się, inwestowali swoje pieniądze, a teraz się okazuje, że za płotem powstanie im blokowisko, tak? Więc będziemy się przyglądać, będziemy sprawdzać, stąd też ten wniosek o kontrolę w Wydziale Rozwoju Miasta. Chcemy zobaczyć, jak te warunki są wydawane, w jakich lokalizacjach i zdecydowanie będziemy się pochylać nad zintensyfikowaniem prac nad planem zagospodarowania.